Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Pojawiły się pogłoski, że stare namiary nie działają, że znaki i glify zaprowadzają nas w inne miejsca niż dotychczas, także wszystkie stare filmy są nieaktualne. Postanowiłem to sprawdzić na kilku swoich filmach. Także zaczniemy od statku strażników z 4 slotami doładowanymi obok siebie. Tego modelu, którym normalnie właśnie w tej chwili latam. Czy faktycznie zrobili nam takiego psikusa i wszystkie koordynaty z Reddita, koordynaty z YouTube'a są nieaktualne, czy może jednak niektóre z nich jeszcze działają? Sprawdźmy wpierw, czy w ogóle na właściwej planecie wylądujemy. Dobra, planeta jest jak najbardziej właściwa. Trochę się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty, ale generalnie jest to miejsce. Teraz musimy udać się na koordynaty minus 43, 17 plus 4, 63. Widzę, jest lipa, ponieważ jest zupełnie inny model niż był wcześniej. Ale spróbujmy jeszcze coś zrobić. Jakiś tu był punkt zapisu chyba. Jest, jest.
teraz. No niestety złe wieści dla poszukujących. Faktycznie miejscówki zostały pozmieniane. Także trzeba będzie na nowo rozpocząć poszukiwania. Przynajmniej jeśli chodzi o statek strażników, no nie zgadza mi się tu, ale spróbujmy może z multinarzędziami, jestem ciekaw. Zaraz sobie zerkniemy na jakiegoś multitula fajnego. W ogóle ten update popsuł mi miniaturki baz. Nie wiem, o co chodzi, będę musiał od nowa porobić. Jestem ciekaw, czy też tyczy się to na przykład występowania frachtowców, jeżeli wszystkie pozycje itemków, czyli statków, multinarzędzi, frachtowców, miejsc szukania ulepszeń się schrzaniły, będzie trochę lipa. Dobrze, sprawdźmy sobie, czy chociaż multinarzędzie będzie na właściwym miejscu. No dobrze, jesteśmy we właściwym miejscu. Pytanie, czy jest właściwy multitool, nie? Będę musiał kolejnego tula wziąć. Masakra. Dobrze, odblokujmy go sobie. Stacja statku utopi? Ktoś tu postawił? W sumie miło. Odblokujmy sobie interfejs i zobaczmy, czy jest to multinarzędzie, czego nie ma.
dziwne, że miałem już glify wrzucone. O, tu też można wymieniać okruchy, pustki i składać kostury. Proszę, nie wiedziałem. Czyli się dowiedzieliśmy czegoś nowego. Zerknijmy. A czyli jest całkiem dużo rzeczy do kustomizacji. Intrygujące. Dobra, mamy C-klasę, ale mnie interesuje, czy po podniesieniu będzie miała cztery pola obok siebie, czy nie, ponieważ powinna mieć. Dobrze, weźmy sobie to narzędzie, najwyżej je po prostu później sprzedam. A właśnie, harmonijny złom. Taczki jak najbardziej wypada przeszukać. Kolejne pole rozbudowy multinarzędzia. Atlantideum. Mamy tu jeszcze jedną, nie? Taczkę. Ach. Dzisiaj dość słabo, tylko jedno pole rozbudowy multitula, ale lepsze to niż nic, nie? Dobrze, zerknijmy sobie, czy nasze multinarzędzie będzie miało cztery doładowane sloty obok siebie po podniesieniu jego klasy. Wiemy, że lokacje statków się pozmieniały, co jest dość słabe. Pytanie, czy tak samo jest też z multinarzędziami. Frachtowców póki co nie sprawdzę, bo chwilę temu miałem bitwę o frachtowiec, więc nie sprawdzę tego, ale na pewno w najbliższej przyszłości też się tematem zainteresuję. Cholera, piracka stacja? Niedobrze, nie chcę pirackiej. Skoczmy sobie gdzieś obok. Skoczmy sobie do Korwaksów. Nie zwróciłem uwagi, w jakim systemie był poprzedni statek. Może tylko zostały przeflancowane te, które były w układach Korwaksów, co? Patrzę, że już latam prawie godzinkę. Weźmy, naprawmy naszego tula.
sprawdźmy, czy... będą cztery pola obok siebie, ponieważ jest to dość istotne w tym wypadku. No dobrze, mamy klasę S i oto chwila prawdy. No niestety, są blisko, ale są rozrzucone. Czyli niestety wszystkie filmy, które były przed update'em 4.4, są nieaktualne. Wszystkie filmy dotyczące multinarzędzi, dotyczące statków, niestety można wyrzucić do kosza. Okazuje się, że wraz z update'em pozmieniały się wszystkie lokacje, zarówno statków, jak i multinarzędzi. Co za tym idzie, jeżeli ktoś będzie szukał najlepszego multitoola, najlepszego statku i tak dalej, nie może korzystać z filmów przed update'em 4.4, przepraszam. Inaczej mówiąc, wszystko, co zostało nagrane przed sierpniem, już jest nieaktualne. Z jednej strony trochę to smutne dla tych wszystkich poszukujących, z drugiej strony zabawa zaczyna się na nowo. Kolejny wyścig o najlepszego tula, o najlepszy statek, o statek z czterema doładowaniami. No dobrze. Tą smutną wiadomością się dzisiaj z wami pożegnam. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Z pewnością ludzie już zaczęli wyścig i za niedługo zaczną się pojawiać nowe lokalizacje. W każdym razie pamiętajcie, jeżeli szukacie czegokolwiek na YouTubie, na Reddicie, na No Man's Sky Glyph Exchange, nie kierujcie się namiarami sprzed sierpnia 2023, ponieważ najprawdopodobniej tego nie znajdziecie. Ja sprawdziłem tutaj swoje dwa filmy z najlepszym, jednym z najlepszych statków strażniczych plus jednym z najlepszych multituli strażniczych. Niestety w obu przypadkach te lokalizacje zostały zmienione. Itemki w tych lokalizacjach, może dokładniej rzecz biorąc, zostały podmienione na inne. Także ja też przyłączam się do poszukiwań. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Jak będę miał coś ciekawego, z pewnością to wrzucę. Na razie.